Narzekasz na stawy, płaczesz z bólu, oglądaj dalej. Pacjentki wykorzystują leczenie osoczem bogatopłatkowym w przypadku endozopatii przyczepu prostowników promieniowych nadgarstka, tak zwany łokieć tenisisty. Jest to zwyrodnienie przyczepu mięśni, które poruszają przed ramieniem, w tym wypadku prawym. I dochodzi do zwyrodnienia przyczepu. Przyczep nie ma możliwości skutecznego gojenia, wytworzenia blizny przyczep mięśnia do kości. Z tego powodu podanie osocza skutkuje uruchomieniem całej kaskady procesu regeneracji naprawy i wytworzenia blizny w miejscu przyczepu tego ścięgna. Zabieg polega na wykorzystaniu krwi pacjenta. Tak naprawdę z krwi pozyskujemy osocze bogatopłatkowe, czyli osocze z dużą zawartością trombocytów. Trombocyty zawierają czynniki wzrostu, czyli różne białka, substancje, które my w organizmie posiadamy po to, żeby sobie radzić nawet w przypadku gojenia rany czy innych schorzeń. W przypadku takich przewlekłych uszkodzeń dotyczących tkanek miękkich powstaje mikroobrzęk, który hamuje przemieszczanie się cytokin, interleukin i proces regeneracji i gojenia nie postępuje. Spodziewam się, że w ciągu 10 dni do 2 tygodni nastąpi zmniejszenie dolegliwości bólowych i sam przyczep będzie wygojony, czyli dojdzie do wytworzenia blizny. Same czynniki wzrostu powodują proces wytwarzania naczyń, które doprowadzają substancje odżywcze fizjologicznie zawarte we krwi. No i po wzmocnieniu tej blizny ćwiczeniami fizycznymi i rozciąganiem ona ulega wzmocnieniu. Jest to zabieg, który jest bezpieczny dla naszego ciała. Nie jestem w stanie spowodować jakichkolwiek działań niepożądanych, których nie przewidzimy w przypadku leczenia innymi metodami. Nie mogę ściągnąć kubka na przykład. Nie mogę nic podnieść, bo ta ręka od razu tutaj. Mam nadzieję, że to ta metoda akurat pomoże, bo miała być zastosowana jakieś sterydy, ewentualnie inne leczenie, ale no zdecydowałam się na osocze. No, słyszałam wiele opinii pozytywnych na ten temat, dlatego zdecydowałam się tutaj na osocze po prostu. Sam zabieg, no na pewno trochę strachu było, no ale sam zabieg nie jest aż tak tragiczny, jakby się wydawało. No jest to, troszeczkę jest bólu, ale jest do wytrzymania ten ból. Dentysta zdecydowanie gorszy. MediRaj. Zdrowiej z nami.